Dzień dobry, witam Państwa na naszej farmie Lubuskie Angusowo. Właśnie przed chwilą moje angusy dostały nową kwaterę, a ja ustawiłem już na wieczór następną. Angusy dostają kwaterę raz na 12 godzin, dzięki temu przychodzą zawsze na świeżą trawkę co te 12 godzin, a limitując im akces, czyli dostęp do powierzchni trawy, powodujemy, że równomiernie wyjadają całość paszy, która jest na kwaterze im podarowana i równomiernie roznoszą odchody. I tak wygląda kwatera, z której właśnie zeszły. Widać różnicę, jak stanę na wysokości pastucha. Po lewej stronie jeszcze kwatera, która nie została zjedzona, a po prawej w oddali widać wszystko ładnie wyjedzone. Długość liścia odpowiednio zostawiono około 8-10 cm. Niżej po prostu one nie zejdą, jeżeli tak w miarę jesteśmy w stanie im tą kwaterę zmieniać. Tu jestem na kwaterze, na której w zeszłym roku robiłem bell grazing, nie na całości. Niestety nie wszędzie udało mi się postawiać tyle kulek, żeby ten bell grazing zrobić. Więc tutaj przy pastuchu, jak widać, trawa jest taka słabsza. Jest niższa po prostu, ale wewnątrz kwatery zaczyna się coraz lepiej. I jaka jest różnorodność? Mamy koniczynę bardzo ładnie rosnącą, wyka, różne rodzaje traw. Naprawdę różnorodność tej kwatery mnie zadziwia. To jest właśnie efekt bell grazing. Wysiewają się nasiona różnych roślin i później, jak znajdują dla siebie warunki, to ładnie wschodzą. Trawa, jak widać, duża. Tutaj małe byczki leżały, więc troszkę ją położyły, ale to nic, angusy to wyjedzą. Trawa rośnie tutaj bez nawozów sztucznych. Zresztą widać, nie wszędzie jeszcze rozłożyły się resztki po wykonaniu bell grazing, no ale tam, gdzie się rozłożyło, trawa jest gęściutka, długa, ciemna, szeroki liść, o to chodzi. To jest właśnie pasza, która jest dobra do wypasu. Tutaj się jeszcze resztki nie rozłożyły, więc w tym roku jeszcze za bardzo trawy nie będzie, ale w następnym, jak się to wszystko porozkłada, to naprawdę będzie tu żyzna ziemia. Przy okazji znalazłem zgubiony kolczyk. Trzeba będzie to zamówić, to chyba jeszcze z zeszłego roku, bo one jeszcze w tym roku tutaj nie były. To pewnie już zamówiony. Tu widać resztki słomy, której nie zjadły w zeszłym roku, ale to nic. To się przetrawi, one tutaj wejdą, przerzucają na powietrze to wszystko i dzięki temu to się ładnie przetrawi. Widać po miejscach, w których stała belka i już się przetrawiło, jak trawa jest ciemniejsza, wyższa, grubszy liść. No to jest to, co my chcemy uzyskać, czyli tak tutaj. Ile tu jest fajnej paszy. No i ta różnorodność. Angusy wybredne nie są, wszystko wyjadają. No, tu już mają ustawioną linię. Mała kwatera, ale naprawdę to, co tutaj dostały na 12 godzin, im wystarczy. Wszystko wyjedzą, za 12 godzin przyjdę i zwinę ten sznurek, wejdą w następną. Muszę tutaj się wrócić, żeby im zamknąć. Już dalej nie będą musiały iść. Tamtą część pastwiska już żeśmy zużyli. Mogę im zamknąć tutaj dostęp do tamtej części i wyłączyć na przełączniku. Nie ma potrzeby zasilania w pastuch tamtej części pastwiska. Tu mam przełącznik zamontowany. Przełącznik pójdzie na stop i tam ta część jeszcze tu jest zasilana, ale od tej części tutaj jest wyłącznik zrobiony. Tam pastuch już nie ma potrzeby iść. Założę sprężynkę i angusy na razie tam nie pójdą. Muszę powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, które robię u siebie na farmie, zaczynają przynosić efekt. Fakt, że warunki wodne są w miarę dobre, jest wody. Zapowiadało się, że będzie sucho, ale kilka razy padało i ta woda się pojawiła i trawa naprawdę pięknie ruszyła do góry. No ale też trzeba powiedzieć, że ziemia zrobiła się bogata. O, jak wyjadają. Nawet poprzegryzały sitowia. Chciałem pokazać tutaj. Nawet chyba one im zasmakowały, bo
bo nie były wybredne i je poprzegryzały. Tu jest następna kwatera, na której robiłem bell grazing. Z kulek słomy wysypało się nasiona zbóż. Te zboża też ruszyły do góry. Jak widać, fajnie jest pokryta ciemnozieloną trawą. Czegoś nam więcej trzeba. Angusy ładnie na tym przyrastają, zaokrąglają się po zimie, więc jest naprawdę fajnie. A tu maluchy się grupują w stada, takie w statko, fajnie się bawią. Chciałem wam jeszcze pokazać kilka nowości na naszej farmie. To był ostatnie dwa tygodnie były bardzo intensywne, dużo pracy na naszej farmie. Tu jest kwatera, na której robiłem 5 lat temu robiłem bell grazing. Od tamtej pory nie rzucałem tutaj żadnych nawozów. Wszystko tutaj rośnie dzięki temu, co zostało zrobione w pierwszym roku. Zobaczcie, ile tu jest koniczyny. Ani jedno ziarenko koniczyny nie zostało tutaj wysiane. To wszystko samo przyszło. Jak zostały zrobione porządne warunki do tego, żeby te rośliny mogły tutaj żyć, to zobaczcie. To jest efekt bell grazing. Tu była droga, powoli zarasta. I tutaj następne. Zobaczcie, prawie wygląda ta koniczyna jak w czystym siewie. I co najważniejsze, nie ma takiej presji wzrostu, nie puszcza jeszcze nasienników, pięknie rośnie do góry. Bo po czym można poznać presję wzrostu? Po tym, że szybko idzie do nasiennika. Trawa, koniczyna, skoro jest przygryzana zbyt często, to wtedy puszcza tylko nasiennik. Ok, tu chciałem wam pokazać mój system nawadniania. Co prawda w tej chwili zaszło troszkę słoneczko i nie pompuje pewnie pompa aż tak mocno, ale swoją robotę robi. Nastąpiła troszkę zmiana. Ktoś napisał w komentarzach, że żeby zachować dobre ciśnienie, to trzeba zastosować większe średnice. I rzeczywiście, ja się na hydraulice za bardzo nie znam, ale muszę przyznać, że rzeczywiście większa średnica jest potrzebna. Więc główny wąż zasilający do mojego systemu podlewania w tej chwili jest 40 mm. Dzięki czemu mogłem sobie pozwolić na to, żeby się rozdwajał na dwie linie się rozchodziło. Jedna linia obok drugiej idzie. W tej chwili pompa chyba nie działa, dlatego że woda nie leci. Przyszedł cień, ale jak tylko zaraz woda ruszy, słońce wyjdzie, to powinna woda ruszyć i powinno podlewać. Tu jest widać mokre. Woda jak jest porządnie pompa chodzi, to woda aż po prostu tryska do góry. Tu jest też mokre, była dziura. A zobaczymy, czy zacznie pompować, wychodzi słońce za chmurki. O, tu dziurka jest i po prostu przez nią woda sika. Jeszcze nie do końca zrobiłem system, dlatego że przyjdzie bateria akumulatorów. Po prostu akumulatory, które w tej chwili są w kurnikach, już nie są tam potrzebne. Będę mógł je zdemontować, postawić baterię akumulatorów i gromadzić energię. Wtedy pompa będzie pracować w równomiernie. No, na razie nie pracuje równomiernie, bo tak jak mówię, jeszcze baterii akumulatorów nie ma, ale już mam wszystkie komponenty. Kupiłem regulator taki na 30 A, żeby odpowiednią mocą zasilić ten wąż. No i akumulatory mam w kurnikach, one tam stoją, muszę po prostu je zabrać. Nie było do tej pory czasu zabrać tego, dlatego że ta sprawa z świnkami spowodowała, że zamiast zająć się porządnie hodowlą i różnymi rzeczami, po prostu musiałem zająć się pisaniem pism do weterynarii i po prostu walką o te nasze świnki. Powoli się sytuacja normuje, choć teraz we wtorek czeka nas następna kontrola. To będzie już czwarta, dotycząca naszej hodowli mangaliz. Coś słońce tutaj działa, ale nie leci. Będę musiał pójść zobaczyć dlaczego. Może na bezpieczniku ktoś rozłączył, bo czasami dzieci chodzą, się bawią.
Będę musiał przyjść zobaczyć, co też się stało. Teraz przejdę tutaj przez pastucha. Kurki wyjechały, zostawiły po sobie bardzo dużą ilość odchodów, dzięki czemu myślę, że niedługo też tutaj pojawi się fajna trawka. Zresztą widać, tam gdzie były kurki, trawa jest znacznie bardziej zielona i szybciej też odrasta. Może zanim jeszcze pokażę inne rzeczy, które pojawiły się na farmie, przejdę do tej mojej budowli, która była zrobiona dla małych koziołków i naszego Rogera. Było bardzo dużo sugestii, dlaczego tak zrobiłem moje wybiegi, a nie inaczej, dlaczego nie zrobiłem wybiegów równych. Więc pokażę może, dlaczego właśnie w taki, a nie inny sposób postanowiłem wykonać tą budowlę. Więc tak, chciałem zbudować porządną budowlę z jednej strony, ale z drugiej strony chciałem, żeby to była budowla, która da komfort życia moim zwierzakom z jednej strony, a z drugiej strony nie będzie mnie kosztowała zbyt dużą ilość materiału. Więc pierwszym kryterium, które wybrałem, dlaczego drzwi są akurat w tą stronę, to jest to, że chciałem, aby drzwi były od strony północnej, co da możliwość utrzymywania cienia dla zwierząt. Roger w tej chwili tam leżał sobie w cieniu, dlatego że właśnie tak usytuowałem tą budowlę. Ma być po prostu komfort dla zwierząt. Jeżeli bym zrobił drzwi, tak sugerowaliście, w stronę tutaj pola, z drugiej strony na przykład, powodowałoby to, że w czasie największych upałów słońce zaglądałoby do wnętrza tej budowli. A ja tego nie chciałem. Nie mogłem zrobić za bardzo wybiegu też w tą stronę, bo tu idzie rów melioracyjny. No i to nie miałoby sensu po prostu. A tak sobie wymyśliłem, że sobie ustawię. Więc jedna to drzwi w kierunku północnym. Tam jest północ, pokazuję teraz ręką. Tam jest północ i chodziło mi o to, żeby drzwi były w kierunku północnym, żeby nie przegrzewać zwierząt. Druga rzecz. Jeszcze. Czy trzecia już. Druga to było to, że wybieg nie chciałem w kierunku rowu. Trzecia, tylna ściana. Chciałem zaoszczędzić jak najwięcej materiału, więc ściany boczne i tylne postawiłem deski wzdłuż. Deski miałem mniej więcej 2,45, one miały plus minus 5 cm, więc postanowiłem, że tutaj długość jest 2,38 i miałem jak najmniej odpadów. Chodziło o to, żeby ta budowla była tania w budowie, więc dzięki takiemu usytuowaniu desek miałem mały odpad. Z przodu idzie na 2,20. Troszkę musiałem te deski dociąć, ale zrobiłem je pionowo. Dzięki czemu odpad był mały, a też miałem gdzie i do czego zawiesić drzwi. Tak? Czyli w środku drzwi zawieszone są zawiasy do tych desek, które są ustawione pionowo. Do nich przyszły te ściany, ścianki boczne, te oddzielające. Dzięki czemu znowu zaoszczędziłem materiał na to, żeby to zrobić. Nie musiałem za dużo po prostu kombinować. Drzwi wiszą stabilnie na zawiasach, zostaną przecięte w odpowiednim czasie. Widać, jest linia zaznaczona, gdzie ma iść linia cięcia. Jeszcze tego nie zrobiłem, bo nie starczyło mi na to wszystko czasu. Więc co do dachu, są, jak widzicie, w miarę wąsko zrobione łaty, co 40, co 30 cm. Chodziło mi o to, żeby dach był solidny, żeby go nie zerwało, żeby był solidny, można było go obciążać. Spokojnie mogę na nim stanąć, więc nie ma problemów do tego, żeby tutaj się coś stało. O, Roger się tutaj prezentuje. Przed chwilą mamy taki system, że na wieczór zamykamy kózki, a Roger wychodzi na pastwisko. A później w ciągu dnia siedzi sobie i trawi to, co w nocy sobie zjadł. Także pastwisko dla niego jest w nocy, a dla kózek jest w dzień. W tej chwili jeszcze nowy koziołek nie jest tutaj, dlatego że jeszcze jest zbyt młody i nie chcieliśmy go za bardzo oddzielać. Więc jeszcze jest ze stadem.
ale już niedługo do tej zagrody, ona jest największa, przyjdą młode koziołki wraz z Denisem, będzie mu po prostu raźniej, a jak będzie Denis, bo tak żeśmy go nazwali, jak będzie już odpowiedniej postury, tak jak Roger, to będzie miało swoją osobną zagrodę. Więc to tyle. Mam nadzieję, że to już po prostu zamknie ten temat, jeżeli chodzi o tą budowę. Wytłumaczyłem, dlaczego tak, a nie inaczej zbudowałem te zagrody i ustawiłem budynek. Chodziło mi o to, żeby było jak największy komfort dla zwierząt, komfort cieplny, słoneczny, kosztem być może wybiegu, ale ten wybieg jest naprawdę duży. Jeżeli chodzi o to, żeby zwierzę mogło się obrócić, mogło zająć odpowiednią dla siebie pozycję, nie powinno być z tym problemu. Gąski jeszcze wysiadują jajka. Na razie nic się tam nie pojawiło. Wczoraj mieliśmy dość pracowity dzień na farmie, bo był dzień sprzątania naszej koziarni. Musieliśmy wybrać cały ten obornik, który się tam nazbierał. Obornik został wybrany. Ręczna robota, bardzo ciężka. Ale udało nam się to zrobić. Nastąpiło odkażanie, czyli wysypaliśmy całą podłogę dezosanem i na to poszła warstwa słomy. Także nasze kózki mają tam naprawdę, jeżeli chodzi o podłoże, już czyściutko, fajnie, nowa słoma rozłożona. Mamy nadzieję, że to spowoduje eliminację populacji much. Pojawiły się nowe lepy. Po to po prostu właśnie, żeby było jak najmniej much i żeby muchy nie dokuczały naszym kózkom. Także to w koziarni, one w tej chwili są na pastwisku, pewnie razem z moją córką Karoliną. Bo to Karolina to tam uwielbia te moje kózki, te nasze kózki. Mangalice, no mają się świetnie. Była robiona, pobierana krew, pobierano próbki krwi na obecność ASF-u. Na razie nie dostaliśmy wyniku badania tej krwi, ale skoro chodzą, to znaczy, że wyniki były dobre. Inaczej szybko by weterynaria zareagowała, żeby nasze świnki wybić. We wtorek czeka nas następna kontrola. Będzie to już kontrola czwarta. Już prawdopodobnie z samego województwa przyjadą zobaczyć tutaj naszą hodowlę mangalic. No jak widzicie, no nic im nie jest. No są zdrowe, biegają. My stoimy przy swojej racji, że taki styl hodowli zwierząt powoduje, że zwierzęta są po prostu zdrowe. I tyle. Dobra, dalej. U sąsiada zamówiliśmy ostatnio podstawki, podlizawki. Wcześniej kupowałem w internecie metalowe, takie wydawało się, że porządne, wytrzymały rok. Niestety te moje angusy, to one po prostu wycierają się o nie, co powoduje, że się szybko gną. W tej chwili zostały zamówione z blachy 5 mm. Porządnie zespawane, to pokażę tutaj być może, jest podstawka, porządnie zespawane, jest taki trzpień, na którym się może ta podstawka oprzeć. Mają w tej chwili do dyspozycji, o, wyciągnę czy nie, z tego kąta, o, jest podstawka, naprawdę solidnie wykonana, mam nadzieję, że to będzie widać na kamerze. No, ześlizni się, tak. Mamy 4 w tej chwili takie lizawki. Jedna jest niżej zamontowana tutaj, aby mogły z niej korzystać te ścielaki, a 4 wyżej dla krów. Jeszcze mają resztki poukładane tutaj, żeby ewentualnie jak chciały, to sobie mogły skorzystać. One lubią wylizywać takie resztki. A jeszcze tutaj są, nie zaniosą mnie do magazynku. Co do mojej tej elektrowni, słyszę, że pompka nie działa z jakiegoś powodu. Może trzeba zresetować. O. Teraz ruszyła.
ten bezpiecznik coś nie działa, ale on wyleci lada moment, dlatego że przyjdzie regulator napięcia, przyjdą akumulatory. To stary bezpiecznik, który jeszcze gdzieś tam z budowy domu mi został i zauważyłem, że on nie zawsze styka. Muszę go wymienić, bo jest to po prostu pięta achillesowa mojego systemu. Przez to chyba, że przestało padać, lecieć, to mogła się pompa zapowietrzyć. Tu jest taki do odpowietrzania pompy zawór. Zaraz go odpowietrzę, woda puchnie. O. I woda, widać, że zaczęła lecieć. O. Teraz się wyłączyło, ale mi sobie zrobię bałagan. No trochę zabawy jest, zanim się cały system uruchomi. No teraz, o. No i teraz powinna już woda pompować się. Nie słyszę, czy leci. Jeszcze chyba jest powietrze. W tym wężu widzę, że nie ma wody chyba. Tylko jest powietrze. Jeszcze odkręcę. Na wodę jest, na końcu jest ten zawór. Tak jak mówiłem, powrotny, wyłączę ją, niech zejdzie powietrze całe. Ale się zapowietrzyło. No to będzie zabawy teraz z odpowietrzeniem tego. Chyba po prostu nie chcę zassać wody. Wiem, co zrobię. Mam tu taki specjalny kranik w tym celu. Trzeba po prostu, nie jest to pompa, która sama zasie wodę. Musi być zalana, żeby zassać wodę. Ja po prostu tutaj zaleję. Delikatnie. No w tej chwili powinna zassać. A jak nie, to ja sobie zaraz tutaj przyjdę, to naprawię. Już nie będę was męczył oglądaniem tego, jak rozwiązuję problem na farmie. Mam jeszcze inne ciekawe rzeczy do pokazania, moim zdaniem. Ruszy woda. Pompa działa. A widzicie? Nie chcę zassać. Jest tu bańka powietrzna. Dobra, ja sobie to zaraz zrobię, a wam jeszcze pokażę, co się dzieje u jałówek, królików. Zaraz przyjdę, to naprawię. Jałówki wcinają trawkę. W ogrodzie nam troszkę trawki urosło. No przez te zawieruchy związane z naszymi świnkami mało czasu było na zajęcie się ogrodem, ale ciekawe rzeczy w ogrodzie też nastąpiły. Jestem w miarę dobrze przygotowany na suszę. Postawiłem zbiorniki z liniami kroplującymi. Skoro ma być sucho, to my będziemy to po prostu podlewać. Jeden już jest zrobiony, linie kroplujące są już ułożone i na to, co tutaj wzrastać będzie, to woda pięknie leci. Tak samo tutaj, to jest bed zrobiony dla ogórków i powoli kropluje. Wąż, zbiornik ustawiony tylko troszkę powyżej gruntu, ale jak widać, wystarcza to na tyle, żeby woda sobie powoli się sączyła. Więcej nie trzeba. O, widać, tutaj pięknie kropluje.
Także codziennie będziemy go zalewać, ten zbiornik, codziennie będzie woda schodzić i będziemy mieli rozwiązaną problem wilgotności, jeżeli chodzi o wodę. Super rozwiązanie. Teraz już są dostępne takie złączki też, jak widać, do zbiorników, że można kilka linii sobie podłączyć. Oczywiście byłoby wspaniale, gdyby to stało wyżej, ale jak na taką prowizorkę, to i tak nieźle działa. Ustawiony też jest zbiornik do tego, żeby nawozić nasze pomidorki. One się niedługo pojawią tutaj na farmie. Także zbiornik już czeka do tego, żeby pomidorki też mogły działać. I ostatnią rzeczą, jaką moją przygotowania jest do suszy, to testuję kiełki. Kiełki owsa. Zrobiłem taką platformę. Przed chwilą wlewałem tu wodę, więc się troszkę rozrzuciło, ale zobaczcie. Już kiełkuje. Są korzonki. Zrobiłem taką platformę z drewna i blachy na spód. Zasylikonowałem, że jest szczelna i po prostu wypuszczają kiełki. Niedługo pojawią się części zielone i pojawi się tutaj mnóstwo owsa, takiego skiełkowanego z odrostami. Jest to fenomenalna pasza. Konwersja następuje 1 do 5, czyli mieliśmy, powiedzmy, tutaj weszło 40 kg owsa, będę miał 200 kg paszy. Niech to porządnie skiełkuje, niech to puści zielone części, a później pójdzie to do kurek, być może do angusów, do jałówek tutaj, żeby miały zielone. Jeżeli mi to wszystko będzie działało tak, jak to jest pokazane, gdzieś tam oglądałem w amerykańskich firmach, to po prostu pojawi się tutaj 10 platform takich i dzięki temu, bo to czas kiełkowania to będzie około 10 dni, dzięki czemu codziennie rotując będę mógł po prostu nasze zwierzęta w ten sposób karmić. Super pasza, bardzo wydajna, bardzo dobra, bardzo zdrowa, mnóstwo witamin, bo przecież kiełki to i dla nas są bardzo dobre. Więc no zobaczymy. Dość ciekawy pomysł, gdzieś tam zaobserwowałem, postanowiłem spróbować u siebie, dlaczego nie. I widzę, że zaczyna działać, kiełki się puszczają, jak widać korzonki, o, w zgliże ładne białe korzonki się pojawiają, więc o, kiełkuje ten owies. No zobaczymy, co z tego będzie. Na pewno będę to raportował, pokazywał, jak się dzieje. Też zobaczcie, tutaj przyszła gruba warstwa naszych tych akacji, kory akacjowej. Trawa praktycznie nie wyrosła. Na to jeszcze przyjdzie warstwa zrębek drewnianych. W tej chwili się to wszystko zbiera. Ja nie mam do dyspozycji, więc więcej nie mogę zrobić. Ile mogłem zrobić, to zrobiłem. Natomiast z tej strony zabrakło materiału, nie zrobiliśmy i zobaczcie, jaka tu trawa. Oczywiście dzisiaj podkosiłem tą trawę i dałem swoim jałówkom, z czego one się bardzo cieszyły, ale po prostu niezły trawnik. Trawa przeszkadza wzrostowi innych krzewów. Po prostu krzewy nie lubią obecności trawy. Przy okazji, jak tu już jestem, to powyrywam, żeby tylko miała tutaj krzaczek do dyspozycji. Masz troszkę zielonego. No, krzewy dzięki temu, że w taki sposób je chowamy, hodujemy, opony robią swoją robotę, bo podkaszając nie uszkadzam krzewu. Córka to wymyśliła i naprawdę bardzo fajnie się to sprawdza. Trochę nam tych opon jeszcze brakuje, ale jak widać, o, tutaj krzaczek, krzaczki jagody kamczackiej fajnie, fajnie sobie dają radę. Tu już mniej kory powstało i jak widać, gdzieniegdzie jakaś roślinność wychodzi, ale nie ma problemu, po prostu na to przyjdzie jeszcze zrębki drewniane przyjdą w odpowiednim czasie. Patrzę, że coś jednak będzie tutaj, skrzaczka malinki, ta daje radę, a tu czekamy, czy coś z tego wyjdzie, czy nie. Wilgoci ma. Zasypałem to wszystko jeszcze taką drobną korą. Sałata z zeszłego roku, samosiejka. Została, dzisiaj pójdzie na śniadanko. Na koniec jeszcze przejdę się do tunelu. Nic się tam za bardzo nie dzieje.
W tej chwili, za chwilkę rozłożymy, lada dzień, rozłożymy nasze nawadnianie. Wyjadą pomidory, będą posadzone tutaj. Kapustka gotowa, żeby poszła do gruntu, sałata gotowa, żeby poszła do gruntu. Porastało nam tu trochę pokrzywy, bo jak sadzimy pomidory, to pod spód idzie pokrzywa, więc ją posuszyliśmy i lada moment wyczyścimy to wszystko, przyjdą pomidory. Topinambur ładnie rośnie, tu jego miejsce. O, jakiś chwast macie. Niech sobie i one zjedzą. Posialiśmy ogórki, mamy rzodkiewkę, jak widać przyszedł por, dostanie troszkę wilgoci przez linię kroplującą. No także powoli, powoli tutaj ogarniamy te wszystkie nasze sprawy. Jak tylko zakończy się historia zwana świnki na naszej farmie, to będziemy mogli ruszyć porządnie na ogród i doprowadzić go do składu i ładu. Ja idę zobaczyć, co się dzieje z moją pompą. Jak ją naprawię, to jeszcze pokażę wam, jak potrafi podlewać się woda na pastwisku. No jak słychać, pompka zadziałała, zapowietrzyła mi się i ma takie zabezpieczenie, że jak nie czuję przepływu wody, to znaczy, że jest zapowietrzona i się automatycznie wyłącza. Tutaj fajnie mi się udało poznaleźć części do tego, żeby zrobić porządne przyłącze do tego zbiornika. Tak jak wcześniej opisywałem, zbiornik działa jako bufor, map i grawitacyjnie rozprowadzać wodę. Łatwiej jest pompce wodę podnieść na wysokość tam nawet 30 metrów, niż przepchać ją na wysokość 200 metrów, tak? Więc zbiornik działa jako bufor i dystrybuuje wodę. Woda podłączona w tej chwili wężem 40 mm, fajne złączki. I fajnie to dystrybuuje. I teraz przejdziemy się z powrotem zobaczyć na moje pastwisko, jak wygląda ta dystrybucja wody. Przed chwilą były krówki, polizać sobie sól, ale już sobie poszły. Lizały tutaj te części, które im zostawiłem. No i teraz jeszcze ostatnia wycieczka na pastwisko, żeby zobaczyć, jak działa dystrybucja, czy się woda rozlewa. Ja wiem, że się rozlewa, ale po prostu chciałem wam to pokazać. Także jeżeli będzie susza, a będzie bardzo gorąco, będzie świeciło słońce, to wyposażony w akumulatory dodatkowo ten system zbierający nadmiar energii elektrycznej spowoduje, że będę mógł podlewać tą wodę, tą łąkę, to pastwisko. Były pytania, jak przeciągać. Mogę przeciągać ręcznie, sprawdzałem, nie jest to jakiś wielki wysiłek. Mogę też przeciągać to kładem, podczepić po prostu linkę pod kłada i przeciągnąć. Sprawdzę, czy chyba dzieci jeszcze nie włączyły pastucha, więc mogę przejść. No i widać, jak woda sika, tak? Na całej długości mam tam co średnio 2 metry mam dziurkę i ta dziurka po prostu powoduje, że woda wypływa. I tak to wygląda. I powoli będzie się rozpływać na całej tej długości. Jak widać, woda się tu znajduje. Tak, słychać, że jest woda, jest mokro. Następny tutaj. Leci woda, tutaj jest następny, leci woda i tak samo tutaj. Powoli ma się po prostu rozsączać. Zawsze to jest lepsze niż nie robienie nic. Gdzieś ta woda w ziemi będzie się rozprowadzała. Proszę, pięknie sobie leci. I wokół powstaje kałuża. Jak będę widział, że tu już jest dość wody, przesunę dalej. I w ten sposób za pomocą dwóch linii, mam nadzieję, podlewać to pastwisko. Muszę tylko dojść do ładu i składu z tą pompą, żeby działała tak, jakbym tego sobie oczekiwał. Tutaj też leci, tu leci.
Na pewno akumulatory ustabilizują pracę i będę mógł to pokazać w następnym moim filmiku. Zaprezentuję, jak akumulatory po prostu pomogły w ciągłej pracy całego systemu. Mnie bardzo to zadowala. Fajnie to pracuje. Tam nie wiem, czy zauważyliście, ale w przedniej części przy pojniku dla krów wąż ten 40 mm przykopałem. Nie chciałem, aby krówki go zniszczyły. Zobaczcie, jaka piękna kończyna tutaj rośnie. To pole jest tak bogate tutaj, że nie ma potrzeby za bardzo nawadniać. Tutaj jeszcze troszkę zostało mi do pracy. Jest słaba ziemia, niezbyt szybko rozkładają się resztki. Ale ja tutaj dojdę z tą... No jest piach, tak? Więcej pracy mnie to kosztuje. O. Tutaj wąż wkopany, żeby angusy go nie zniszczyły. Przekopałem się tutaj. I to powoduje, że system fajnie działa. Część jałówek, krówek tutaj przyszła chować się pewnie przed przed muchami. Tu chciałem jeszcze pokazać, też na tym pastwisku robiony był bell grazing. Gdzieś tam dalej to widać, trawa jest naprawdę bardzo ładna. Tu blisko, gdzie jest ta łacha piachu, powoli zaczyna się trawa pojawiać. No dobra. Tyle chciałem wam pokazać, jeśli chodzi o elementy pracy, co udało nam się zrobić na farmie Lubuskie Angusowo. Jeszcze raz piękny tu podziękowania dla naszego sąsiada, pana Łukasza. Pięknie to zrobił, pięknie to wykonał. Na dzień dzisiejszy żegnam się z wami wszystkimi. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.